Orzeł Łódź będzie kolejnym rywalem żużlowców Ostrowi. Zespół Marka Cieślaka czeka w niedzielę trudne zadanie. Dawno w Łodzi nie byłem. Minęło ho, ho, ho. Ileś lat. No zobaczymy. Jedziemy pełnym składem i chcemy tam po prostu wygrać. Łódź teraz się wykurowała, można tak powiedzieć, bo część zawodników wyleczyła kontuzję i wracają do składu, także nie będzie to na pewno łatwy mecz. Zawsze wyjazdowy mecz jest ciężki. No i myślę, że podobnie będzie w Łodzi. Nigdy łatwo skóry nie oddaje, każdy walczy o swoje na torze, także myślę, że będzie podobnie. Trener Cieślak w Łodzi dawno nie był, ale z rozszyfrowaniem toru kłopotów nie powinni mieć jego zawodnicy. Jednym z nich jest Michał Szczepaniak, który startował w przeszłości w barwach Orła. Można spojrzeć w przeszłość i te moje występy tam na torze w Łodzi dosyć zawsze były udane, ale w żużlu różnie bywa. Jeżeli coś tam się nie poukłada, pomyśli, to różnie bywa, ale no, trzeba jechać nastawionym pozytywnie i walczyć w każdym biegu. Do niedzielnego meczu bardzo zmobilizowani podchodzą także łodzianie. Prezes Witold Skrzydlewski zapowiada, że Orzeł zrobi wszystko, by przeszkodzić Ostrowi w odniesieniu kolejnego zwycięstwa. Dla nas celem jest uzyskanie 5. miejsca, proszę pana. I wie pan, no nie ukrywam, że proszę pana, do meczu, proszę pana, tego, który się u nas odbędzie, podchodzimy bardzo tak napięci. Witold Skrzydlewski, który słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi i oryginalnego poczucia humoru, przed niedzielnym meczem złożył Ostrowianom nietypową propozycję. Ja chciałem przed meczem, żeby wystartowało 2 hipopotanów prezesów. Jeden hipopotan Skrzydlewski, drugi hipopotan Wodniczak na motorach żużlowych, rozumie pan? No i żeby się tam pościgali, no ale jeden z hipopotamów jest za granicą i nie przyjedzie, proszę pana, na ten mecz. No więc zaproponuję, proszę pana, Lechowi Kędzierze i panu Cieślakowi, bo oni są tego samego wzrostu, tej samej wagi, proszę pana, to w tej samej, można powiedzieć, lidze chodzą, żeby oni przed rozpoczęciem meczu wsiedli na motory i pokazali się, jak jedzie, tak? Który kogo pokona. Ostrowia chce w Łodzi wygrać, żeby zakończyć rundę zasadniczą na jak najwyższej pozycji. Zespół Marka Cieślaka będzie poza tym uważnie śledzić wyniki innych spotkań. No, ja myślę, że dużo zależy od meczu w Lokomotiv z Rybnikiem. Że jakby wygrał Rybnik, to może Lokomotiv być drugi albo trzeci. No, ja myślę, że pierwsze miejsce jest poza naszym zasięgiem, mimo że do tej pory przegraliśmy 2 mecze, a Rybnik może przegrać 3, bo jakby przegrał w Lokomotivie, no to będzie miał 3 mecze przegrane. No, jeszcze zakładając, że wygramy w Łodzi, czego jeszcze nie zrobiliśmy. No cóż, no, trzeba się szykować, że play-offy rozstrzygną wszystko i koniec. Na koniec warto dodać, że niedzielne spotkanie rozpocznie się o godzinie 17. W Łodzi obecna będzie nasza ekipa. Zachęcamy do uważnego śledzenia tej strony i dopingowania ostrowskich żużlowców.